Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa w rozmowie tygodnia. Ostatnio byliśmy w tym samym miejscu, rozmawialiśmy na temat rugby z trenerami i działaczami Związku Rugby. Dzisiaj jesteśmy na OWS-ie i rozmawiał będę z prezesem Centrum Odkrywania Młodych Talentów, Bartoszem Kubicą. Witam Cię, powiedz, co dzisiaj tutaj się dzieje? Dzień dobry. Mamy dzisiaj taką zabawę, właściwie od dzisiaj, tak, dla dzieci z Bolesławca, najbliższych okolic, chociaż przyjechały do nas dzieci też i z Jeleniej Góry, i z kilku pomniejszych miejscowości tutaj dookoła, z Lwówka, Lubania, które w liczbie ponad 80 przyszły dzisiaj o 9 rano z rodzicami. No i co, bawimy się z nimi w piłkę nożną, tak w dużym skrócie. Realizujemy program COMT, Coaching Club, czyli taką naszą organizację, którą kiedyś wymyśliłem, założyłem i ona dzisiaj się fajnie rozwija, to jest organizacja trenerska, czyli COMT Coaching Club dla młodych piłkarzy. Program, który w programie Urzędu Marszałkowskiego wygrał projekt, najpierw jako pomysł, potem głosowanie internautów. No i dzisiaj możemy go rozpocząć, jego realizację, ponieważ dzisiaj mamy pierwszy dzień, a ostatni dzień tego projektu to będzie 31 grudnia, czyli ten projekt potrwa przez pół roku. I w ciągu tego najbliższego tygodnia będziemy się z dzieciakami tutaj bawili na terenie ośrodka wodno-sportowego w Bolesławcu. Przyjechało do nas 15-16 trenerów z całego naszego kraju. Kilku też jest trenerów tutaj z Bolesławca, także łącznie około 20 trenerów na 80 dzieci. To jest średnio jeden trener na czwórkę, piątkę dzieciaków. No i fajnie się bawimy. Cieszymy się, że pogoda nam dopisała, bo rano tam przed 9 zapowiadało się, że może będzie kiepsko. Mieliśmy w planach co prawda baseny również, ale no, dzisiaj do tego nie dojdzie, ale liczymy, że jutro, pojutrze. No jeszcze cały tydzień przed Wami. Tak, a jeszcze wracając do samego projektu, bo jak to się w ogóle stało, że wystartowaliście w tym projekcie? Bo to jest no, ciekawa sprawa, to dopiero od niedawna jest właśnie ten projekt budżetu obywatelskiego, do którego można zgłaszać swoje inicjatywy właśnie. Jak to się stało, że w ogóle zgłosiliście ten swój pomysł do tego projektu? Znaczy, ja gdzieś przeczytałem tą informację, że będzie taki program. On w ogóle zakładał, że jakby zgłosić pomysł może wyłącznie osoba fizyczna. No to więc ja jako Bartosz Kubica napisałem tam kilka zdań, że chciałbym, żeby był taki pomysł dla dzieci, żeby mogli przyjechać ciekawi trenerzy, żeby oni mogli popracować tutaj na rzecz dzieci z Bolesławca. A skonsultowałem to z moimi kolegami, czy byliby gotowi w sierpniu poświęcić kilka dni ze swojego czasu na przyjazd do Bolesławca. To nie jest wcale prosta sprawa, bo większość z nich pracuje z klubami, prowadzi swoje zespoły. Sierpień to już jest moment, kiedy zespoły zaczynają się przygotowywać do sezonu, ale z ponad 30 osób, ponad 20 mi odpowiedziało, że tak, Bartek, przyjadę na dzień, dwa, trzy, cztery, różnie, każdy inaczej. No i w takim razie ja napisałem ładnie do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd dokonał jakiejś selekcji tych pomysłów, łącznie wybrano około 120 i one trafiły do głosowania w każdym okręgu, w jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, miasto Wrocław jako osobne i dawne województwo wrocławskie, czyli 5 okręgów. Nasz, z tego co wiem, mówimy o okręgu jeleniogórskim, chyba był najliczniejszy, czyli najwięcej pomysłów ciekawych, które zostały zaakceptowane. No i co? No i potem internauci głosowali. Oczywiście myśmy wspierali tą ideę, promowaliśmy jak tylko mogliśmy. Pomogło też nam wielu właśnie tutaj obecnych trenerów, bo spora część z nich to są trenerzy pracujący na Dolnym Śląsku. Głosować mogli mieszkańcy Dolnego Śląska, więc oni też w tych swoich klubach, społecznościach tam promowali tą ideę, zdobywali dla nas głosy, akceptację tego naszego pomysłu. No i cóż, wygraliśmy to głosowanie zarówno w okręgu jeleniogórskim, jak i w ogóle na całym Dolnym Śląsku. Także projekt został właśnie umieszczony na pierwszym miejscu całej tej właśnie listy. Tak, ze wszystkich ze 120 projektów, które brały udział w głosowaniu, no to myśmy zajęli pierwsze miejsce. No cieszymy się bardzo z tego, że tyle osób nam pomagało, żebyśmy mogli to zrealizować. Dzisiaj mamy pierwszy z tego efekt, bo mówię, ponad 80 dzieciaków w środku wakacji przy jakiejś tam podstawowej promocji, bo też nie bardzo można było promować. Właściwie wszystko powinno się zacząć w tym projekcie od dzisiaj, tak? 1 sierpnia start. My powinniśmy się spotkać i zobaczyć, czy dzieci przyjdą. No trochę wcześniej już żeśmy poinformowali tam jakąś lokalną opinię publiczną, trochę tutaj Facebook i tak dalej, media elektroniczne wykorzystaliśmy, trochę własne kontakty, telefony i tak dalej. No i tak jak powiedziałem, ponad 80 dzieci, ale jak jutro się pojawi 90, a w piątek 130, a w sobotę będziemy grali tutaj w piłkę, bo pomysł jest taki, że poniedziałek, piątek trenujemy,
od 9 do 16 w różnych godzinach. Tak jak widzimy tutaj, przygotowują się właśnie najstarsi zawodnicy do kolejnej jednostki treningowej. Są zarówno zajęcia grupowe, jak i również indywidualne. Wcześniej jeden z naszych kolegów, który przez lata pracował w takiej organizacji jak Carver Coaching, pokazywał od najmłodszych do najstarszych ćwiczenia właśnie dotyczące treningu indywidualnego, do opanowania nad piłką. Będziemy jutro jakby kontynuować, wchodzić też z tymi dziećmi na trochę wyższe poziomy cały czas umiejętności. Dzieci mają oczywiście tutaj zróżnicowany poziom, bo tu nie robiliśmy żadnej selekcji. Każdy może przyjść, z nami się pobawić. Jak nawet kopię piłkę tak sobie, to i tak znajdziemy dla niego na tyle jakby równą grupę umiejętnościami. Może to będą może trochę młodsze dzieci, ale na pewno będzie mógł się z nami tutaj fajnie pobawić. Sobotę mamy zaplanowaną, tak jak powiedziałem, na turniej piłkarski i to też nie, że zespoły przyjadą, tylko chcemy, żeby przyszły dzieciaki indywidualnie. Jest taki pomysł grania tak zwanej talentiady. Jest to granie w piłkę, gdzie losuje się swoich kolegów do zespołu i właściwie każdy mecz się toczy w innych okolicznościach, w innym zespole, w innym zestawieniu. Trwa to godzinę, dwie, trzy i na samym końcu też są wyniki, bo każdy jakby mecz jest zapisywany, za każdy mecz zawodnik dostaje punkty. Na samym końcu wiadomo, kto ile tych meczów wygrał, no i najlepsi zwyciężają w turnieju. A w niedzielę chcemy wszystkie dzieci zabrać z Bolesławca do Lubina na mecz Ekstraklasy Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Zagłębie zaprosiło nasze dzieciaki, my organizujemy autobusy, cały wyjazd, a Zagłębie zaprasza ich na mecz, także to ukłon w stronę Zagłębia, dziękujemy, że nas tak też w tym działaniu wspierają. No i na tym zakończymy jakby pierwszą część tego naszego projektu, taką nazwijmy to masowo, natomiast w ramach tego programu no oczywiście chcemy wybrać dzieci, które mają talent i chcą go dalej rozwijać i raz w miesiącu z tymi najbardziej utalentowanymi, może raz na 3-4 tygodnie to jeszcze będziemy sobie to dookreślali. Będziemy się tutaj z nimi w Bolesławcu spotykać. Będą przyjeżdżali również ci nasi trenerzy na tak zwane treningi konsultacyjne. One będą trochę dłuższe niż taki standardowy trening, bo taki standardowy trening to trwa około 90 minut. Tutaj chcemy, żeby to trwało nawet do 180. I chłopcy i dziewczynki, bo to też dziewczynki mogą też być w tym, dostaną sprzęt sportowy, będą traktowani jako drużyny. I na sam koniec tych konsultacji na przełomie listopada i grudnia chcemy, żeby dzieciaki właśnie te już będące w tych zespołach wzięły udział w ciekawych turniejach tutaj na arenie dolnośląskiej, a być może nawet i szerzej, bo nie mamy ograniczeń, jak znajdziemy fajny turniej w Niemczech, to pojedziemy z tymi dzieciakami do Niemiec. I czy to będzie halowy turniej? Pewnie tak, no bo to już będzie raczej przełom listopada i grudnia, ale no już są miejsca w Polsce, we Wrocławiu jest obiekt pod balonem, może tam też zagramy w piłkę. W każdym razie chcemy się z nimi bawić do samego końca tego roku kalendarzowego. Podsumować ten projekt, no i mam nadzieję, że on się spotka z uznaniem też ich finansujących, czyli Urzędu Marszałkowskiego, ale też i być może jeszcze innych czy gremiów, czy samorządów, czy być może sponsorów, bo chcielibyśmy takie coś kontynuować w przyszłych latach. Wakacje dzieci no, różnie spędzają. Część ma możliwość wyjechania gdzieś, czasami nawet za granicę, ale jednak bardzo duża część dzieci nigdzie nie wyjeżdża, spędzają czas gdzieś czy przy komputerze, czy pod blokiem. No, my byśmy chcieli, żeby spędzały na boisku piłkarskim. Jeżeli mamy takie możliwości jako organizacja, żeby zaprosić dobrych trenerów, no to tylko znaleźć czas, miejsce. Tu mamy fajne warunki, w Bolesławcu można pograć piłkę, można pójść na basen, jeszcze przynajmniej kilka innych dyscyplin, które tutaj w bliskiej okolicy można uprawiać. No tak jak mówię, w przyszłym roku, może trochę wcześniej, może w lipcu, bo no nie ukrywamy. Nie było łatwe przekonanie wszystkich, że w tym pierwszym tygodniu sierpnia, żeby tutaj do nas przyjechali. No ale cieszę się, że się tak udało. Tak jak powiedziałem, 15 trenerów z całej Polski, 5 naszych, łącznie 20. I ta 15 będzie się też zmieniała, bo oni będą tutaj 2-3 dni, potem przyjedzie kolejna grupa i kolejna grupa. Także łącznie ponad 20, chyba dwóch trenerów z organizacji Comp Coaching Club będzie brało udział, plus kilku trenerów tutaj naszych lokalnych. I to jest dzisiaj, to widzimy, to dzisiaj się dzieje, natomiast no, klub COMT, czyli Centrum Odkrywania Młodych Talentów i COMT Coaching Club są takimi organizacjami, które są znane nie tylko w Bolesławcu, nie tylko na Dolnym Śląsku, nie tylko w Bolesławcu, ale w Europie. Ja chciałem zapytać Ciebie o to, co ostatnio robiłeś, bo przyjechałeś tutaj praktycznie tutaj do Bolesławca z Lizbony. Tam załatwiałeś pewnie kolejne sprawy, które dotyczą właśnie tych dwóch organizacji. Powiedz właśnie, co się dzieje właśnie w tych organizacjach? No to rzeczywiście tak jest, że jeszcze kilka dni temu byłem w Portugalii. Zresztą mam na sobie koszulkę Benfiki, w której byłem w
środę na mecz przedsezonowy Benfiki z AC Torino. To tak na marginesie. Na mecz przedsezonowy, można powiedzieć, że na sparring przyszło 47 tysięcy kibiców. Jeszcze trzeba było kilkanaście euro za bilet zapłacić. A przygotowujemy się do takiego, właściwie ten projekt już trwa, bo to jest projekt, który nazywa się Portugalski Wzorzec Piłkarski, Portuguese Football Pattern, angielska nazwa tego projektu, projekt międzynarodowy właśnie z Benfiką. Projekt takich długoterminowych staży. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nikt nie robił, żeby wysyłać polskich początkujących trenerów, którzy są na starcie swojej kariery zawodowej. Są to zazwyczaj młodzi ludzie między 19, 20 lat, 30. Część ma doświadczenie z piłki, grała gdzieś tam nawet i na poziomie zawodowym, ale większość to, tak jak powiedziałem, to są świeży ludzie, którzy są przygotowywani teraz przez nas tutaj w Polsce, głównie pod kątem językowym. I za kilkanaście dni 22 sierpnia wylecą do Portugalii, tam spędzą 2 miesiące w Benfice, także to nie są takie tygodniowe, dwutygodniowe staże, tylko 2-miesięczne, można powiedzieć, że prawie praca tam na miejscu. No i zakładamy, że na starcie swojej kariery trenerskiej oni dostaną tak ten tytuł projektu Portugalski Wzorzec Piłkarski. Piłkę Portugalczycy grają dobrze i to widzieliśmy teraz na Mistrzostwach Europy, szkolą świetnie zawodników, mają świetnych zawodników, natomiast nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Portugalia ma też świetnych trenerów i w ogóle świetną myśl trenerską. To tak tylko na marginesie powiem, że w zeszłym roku w kluby Ligi Mistrzów najwięcej Portugalczyków prowadziło, tak? Więc to jest takie potwierdzenie tego, ale oczywiście i w Anglii, i we Francji, i w Hiszpanii, i w Niemczech, i no oczywiście w samej Portugalii bardzo wielu świetnych trenerów właśnie ze szkoły portugalskiej. No i my mamy do czynienia z tym od kilku lat. Ja osobiście jestem przekonany, że to jest najlepsza droga. Tak? Oczywiście część może mówić, że niemiecka szkoła jest lepsza, taka jest jeszcze lepsza. Moim zdaniem portugalska droga, hiszpańska jest najlepsza do nauczania piłki nożnej. I liczymy na to, że ci nasi trenerzy, których tam wyślemy, oni zostaną tym zaszczepieni, oni zostaną tego nauczeni i potem będą mieli szansę to wdrażać w Polsce od samego początku i też będą rozumieli, no, żeby być dobrym trenerem, to co trzeba robić w trakcie swojej tej kariery trenerskiej od samego początku, no, żeby stać się fachowcem, tak? I kimś, kto szkoli dobrze młodzież i ta młodzież potem staje się dobrymi zawodnikami. Czy w tej grupie znajdą też bolesławianie? Tak, założyliśmy sobie, że zawsze w każdej, to będą grupy 8-osobowe, żeby w każdej grupie był mieszkaniec tutaj naszej okolicy. Choć oczywiście to wszystko zależy też od aplikacji, od tego, jacy są kandydaci, ale tak, w pierwszej grupie jest chłopak, i to bardzo młody chłopak, bo niedawno skończył szkołę średnią, Piotrek Fita. Bardzo dobrze go tam oceniają zarówno wykładowcy, jak i ja sam oceniam, że byłoby fajnie, żeby w wieku 19-20 lat on dostał szansę, bo jak będzie miał 30 kilka, 40, większość tych trenerów, którzy tutaj dzisiaj przyjechali, no to są 30-kilko, 40-kilkoletni, a nawet po 50 trenerzy. Większość trenerów w Polsce zaczyna swoją karierę trenerską w wieku 30 kilku lat. Natomiast ja pamiętam, jak dziś rozmowę z jednym z oprowadzających mnie po obiektach Akademii w Benfice i jeden z treningów prowadził na oko 40-letni mężczyzna, dookoła było jeszcze kilkunastu innych trenerów. No i on, ten oprowadzający mnie mówi, a ten tutaj chłopak z nami jest ponad 25 lat. Tak na niego patrzę, mówię, no tak raczej nieprawdopodobne. No i on chyba z mojego wzroku wyczytał, że mu nie do końca wierzę. No i zaczyna opowiadać historię, że w wieku 15 lat odniósł kontuzję i od tego momentu wiedział, że już piłkarzem nie będzie. No a był piłkarzem Benfiki. To jest klub, który, jak jesteś w środku tego klubu, jak jesteś jego fanem, działaczem, piłkarzem, no to go kochasz bezgranicznie i on sobie nie wyobrażał życia bez futbolu. W związku z tym zaproponował, czy on nie mógłby już zacząć się przygotować jako trener. Oni powiedzieli, okej. No i rzeczywiście w wieku 40 lat ma 25 lat doświadczenia i tutaj byśmy chcieli coś podobnego próbować osiągnąć, żeby ci młodzi chłopcy mieli szansę w wieku tych 25-30 lat już mieć 10 lat doświadczenia. No co byłoby to naprawdę dla nich, z ich punktu widzenia, ich kariery zawodowej, coś fajnego. No i oczywiście z punktu widzenia tych dzieci, czy też młodzieży, z którą będą pracowali, no bo nie ma nic lepszego niż pracować z ludźmi, którzy wiedzą, no, o co w tym wszystkim chodzi. No i liczymy, że takich uda nam się znaleźć w tych procesach naborowych. I teraz jak byłem w tej Portugalii, wracając, to
Zgadaliśmy wszystkie szczegóły miejsca pobytowe i tak dalej. No to jest jednak logistyczne wydarzenie. Ja też osobiście tam będę spędzał czas w Portugalii, pracując na rzecz Benfiki i tego samego projektu. No to jest mam jakieś wyzwanie, ale ja się bardzo cieszę, że będę miał okazję. Dla mnie to też jest w mojej karierze zawodowej coś, co bym traktuje jako olbrzymi zaszczyt i mam nadzieję, że wszystko dobrze się potoczy i tyle. Natomiast jeszcze powiem, że jakby kontynuujemy różne pomysły, bo rynek portugalski, kierunek portugalski jest dla nas bardzo ciekawy, natomiast uznaliśmy, że byłoby mądrze jeszcze szukać jeszcze innych dróg, bo no nie ma co ukrywać. Trochę się od Portugalii różnimy, głównie klimatycznie. Oni w piłkę grają 11 miesięcy, my w Polsce 5-6. No to jest na przykład, że najlepszy okres do grania w piłkę, a my mamy zamknięte boiska, ligi nie działają i tak dalej. Według mnie, jak mogę apelować poprzez studia, to związki powinny szybko to zmienić. Jak to jest możliwe, że od połowy czerwca do końca sierpnia w piłkę się w Polsce praktycznie nie gra? No rozumiem w grudniu, że nie gramy, ale w lipcu powinniśmy grać. Tak? Odpowiedzi, że to trenerzy jadą na urlopy i tak dalej, mnie nie przekonują. Tak? No to niech pojadą w grudniu. Dzieci też mają wakacje, ale jak no są, właśnie, to są właśnie, no właśnie tutaj grają. Idą i będą grały, tak. No, ktoś powiedział, a to część wyjeżdża, to jak będą ligi, to jakieś wyniki będą niesprawiedliwe. A ja mówię, okej, to będą, trudno. To w tym wszystkim na poziomie dzieci i młodzieży nie chodzi o wynik, tylko oczywiście to też nie jest do końca tak, że nie chodzi o wynik, bo to też czasami jest takie przekłamanie, że to ma być tylko i wyłącznie zabawa. Wynik nie jest najważniejszy, ale wiadomo, że chcemy wygrać. Jak uczymy dziecko grać w piłkę, to wiadomo, że musimy mówić o tym, że jest presja, że są przeciwnicy, że jest rywal, że w sporcie chodzi o wygrywanie, ale jeżeli nie wygrasz, to się nic nie stało, tak? To musisz wstać i następnego dnia rano znowu rozpocząć ciężką pracę do tego, żeby jak wyjdziesz następnym razem, to może ci się uda wygrać, a jak nie, no to dalej tą pracę kontynuuj, aż w końcu dojdziesz do tego celu, którym jest wygrana. Także wracając do tego, co chcemy robić dalej, no to rozszerzamy naszą współpracę o kierunek chorwacki i o kierunek brytyjski. Chorwacja z racji podobieństw klimatycznych, a do tego jest w Chorwacji taki klub, który się nazywa Dynamo Zagrzeb i ja miałem okazję być zimą tam kilka dni u nich i no bardzo mi się tam podobało. Może nie jak wyglądało, bo nie było to na jakimś super poziomie jakościowym. Obiekty widać, że mają już swoje lata, są może lekko zużyte, piłki może nie są wszystkie ładne, nowe i tak dalej, ale warsztat jaki mają jest niesamowity. Pomysł, ideę dotyczącą wprowadzania młodych zawodników do zespołu, efekty, które osiągają od ostatnich 10-15 lat, sprzedają w każdym roku zawodników za 5, 10, 15, 20 milionów euro. No tacy piłkarze jak, nie wiem, Luka Modric, Niko Kovačević, którzy są piłkarzami Realu Madryt, Hajlović, który jest piłkarzem Barcelony. To są wszystko wychowankowie Dinama Zagrzeb. I to są chłopcy, którzy zadebiutowali w dorosłym futbolu w wieku 16-17 lat. Ideą Dinama jest wprowadzenie takiego bardzo młodego chłopca do pierwszego zespołu i umiejętne jakby wspólnie z zawodnikami doświadczonymi, którzy rozumieją, że to, ten młody chłopak to nie jest do noszenia toreb, tylko do tego, żeby go rozwinąć, bo prawdopodobnie z jego transferu za rok czy za dwa lata to są pensje dla tych dorosłych zawodników i oni umiejętnie to rozumieją, tak? A poza tym no, zarządzający też im to tłumaczą. Znowu no, myśl trenerska i tak, myśl działaczy na wielkim poziomie. Tak, no Dynamo to wielki klub w Chorwacji, bardzo dużo fanów, tak jak powiedziałem, no, kształci świetnie zawodników. W Europie ma, zwłaszcza w kategoriach tych młodzieżowych, niesamowitą markę. Zresztą w Polsce wielu trenerów marzy o tym, żeby pojechać do Dynama i kilkunastu z nas pojedzie tam na staż. Natomiast kolejnych kilkunastu pojedzie na staż na Wyspy Brytyjskie, bo z kolei to jest kolebka futbolu. Największy rynek piłkarski na świecie, medialnie, największe pieniądze, no, mogą kupić każdego zawodnika. I też szkoleniowo, fajna baza szkoleniowa w wielu tych klubach, mamy tam osoby, z którymi współpracujemy. Zaczynamy od znowu takiego miejsca, które w pewien sposób jest specyficzne, bo jednak Walia to nie jest miejsce, które się kojarzy, nie tak jak Liverpool, czy Manchester, czy Londyn, że to jest kolebka, że tam od set lat i tak dalej. Oni stosunkowo od niedawna potrafili wykształcić zawodników, potrafili otworzyć swoje akademie, potrafili też ściągnąć zawodników z różnych krajów i zbudować kluby, które sobie radzą na poziomie Premiership. Chcemy to właśnie zobaczyć, jak sobie z tym radzą. No i też mam jeszcze jeden kierunek, jadąc teraz do Portugalii też gdzieś, no już raz, że rozmawialiśmy z nimi, no trochę to na razie idzie opornie, ale marzymy o tym, żeby nawiązać relacje z klubami z kraju Basków.
Kraj Basków to jest takie pół województwa dolnośląskiego, a liczebnościowo to chyba nawet nie ma miliona osób, może jest. Góry, Pireneje, więc niełatwy teren. Cztery kluby w Premier Division, w tym Athletic Bilbao, który nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego, ale do reprezentacji Hiszpanii dostarczył więcej zawodników niż Barcelona. Tak? I to jest coś niesamowitego, gdzie oni wyłącznie szkolą swoich krajanów. Czyli jak jesteś Baskiem, to możesz grać w Athletic Bilbao. Jak jesteś nie Baskiem, sorry, ale nie ma dla ciebie miejsca. Okej, robią jakieś wyjątki od kilku lat, że jak jesteś Baskiem urodzonym w Kanadzie czy w Stanach, to też cię przyjmiemy, jak masz talent. Natomiast założenie jest takie, Baskowie grają w klubach baskijskich. No i tak jakby przyjąć, że z takiego, nazwijmy to, mini kraju, tak, mamy cztery kluby na takim poziomie, w tym jeden no, wybitny, bo Athletic Bilbao to jest wybitny klub, no to marzylibyśmy o tym, żeby zobaczyć, jak oni to robią. No bo jednak, tak jak powiedziałem, to jest, ja do końca tego nie rozumiem, tego fenomenu. Bo no, przejechałem się przez te Pireneje i ja mówię, jak wy tutaj skautujecie tych zawodników, jak wy ich wyszukujecie, no ale no, jakoś to robią, jakoś mają to działanie na tyle dobrze zrobione, że jest unikalne w skali Europy, może nawet świata. No i to chcielibyśmy to zobaczyć, no bo żyjemy w takim miejscu, gdzie tutaj nie ma miliona ludzi dookoła, więc my musimy sobie poradzić z grupą, nie wiem, 100 tysięcy populacji, żeby znaleźć tu ciekawe dzieciaki, które wierzymy, że mają talent i trzeba je gdzieś tam dalej spróbować zaprezentować. To też myślę, że mogę się tym pochwalić, że mamy już pierwszych chłopców, którzy gdzieś tam trafiają do kadr, czy Dolnego Śląska, czy tutaj okręgu jeleniogórskiego, ale też już pierwszego zawodnika, już są zawodnicy, którymi jakby oglądają ich kluby ekstraklasy i prawdopodobnie pierwszego chłopca już wyślemy do Akademii, konkretnie Lechii Gdańsk i w Gdańsku będzie kontynuował swoją karierę piłkarską. No ja liczę, że kiedyś będziemy mieli okazję kogoś zabrać do Benfiki, no to jest wyższy poziom niż polska piłka, to nie umówmy się, ale jest dzisiaj tam, jest dwóch chłopaków, jest Paweł Dawidowicz od półtorej roku czy dwóch lat i teraz latem przyszedł jeszcze jeden chłopiec, reprezentant Polski do lat 17, właśnie z Lechii Gdańsk. Na rok czasu chcą go zobaczyć, czy jest w stanie się w ciągu najbliższych 2-3 lat przebić do pierwszego zespołu. Jeżeli tak, to po tym okresie wypożyczenia ma tam trafić. Więc jeżeli chłopcy z Gdańska trafiają, no to dlaczego z Bolesławca mogliby nie trafić do Benfiki? A uwierzcie mi, to jest magiczne miejsce, w którym świetnie szkolą piłkarzy. No przykład tego Renato Sancheza, z ostatnich mistrzostw Europy. No to jest chłopiec, który, zresztą dzisiaj pokazywałem tutaj dzieciakom taki krótki filmik, jako swego rodzaju wyprodukowany przez Benfica, jako swego rodzaju podziękowanie. I oni fajnie w tym filmie pokazują, że wszyscy się zachwycają, że on 18 lat, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy tak się wybił i tak dalej, a potem jest taka krótka przerwa i Benfica mówi nie, on jest od 10 lat. Od 8 roku życia żeśmy go kształcili na tego, kim się stał w wieku 18 czy 19 lat. I rzeczywiście, to też mówiłem, mniejszym chłopcom, może słabiej zbudowanym, no w wieku tych 13, 14, 15, 16 lat ta fizyczność odgrywa rolę. Są czasami chłopcy, którzy mają już po 190 cm, a są czasami tacy, którzy mają 145 cm. No siłą rzeczy ten ze 145 ma dużo trudniej na boisku niż ten 190 cm. Renato w wieku 13, 14, 15 lat był zazwyczaj najniższym zawodnikiem w swoim zespole. Jak widziałem zdjęcia, na których on stał, to często było tak, 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 tak. No i można powiedzieć, że pozostali nie robią kariery, bo jest też kilku chłopców, którzy z tamtego jego rocznika no, już są blisko pierwszego zespołu, natomiast ten najmniejszy zrobił najszybciej tą karierę, więc dzisiaj motywowałem chłopców, że nieważne jak dzisiaj brakuje ci centymetrów tego większego, to ciężko walcz, ba, on nauczył się takiego agresywnego grania, bo musiał przez całe życie walczyć z większymi. Zdobywać teren. Tak, zdobywać teren, dokładnie. Zresztą no, też charakterologicznie do tego był przygotowany dosyć mocno przez życie, bo on nie pochodzi wcale z jakiejś bogatej rodziny, rodzice byli imigrantami, mama wiem, że z Zielonego Przylądka, ojciec nie do końca wiem nawet skąd, ale samo miejsce, w którym wzrastał też nie było za specjalne i to był jeden z chłopców, dla którego na przykład Benfica zrobiła wyjątek, bo chłopcy, którzy mieszkają w Lizbonie i w najbliższej okolicy nie mieszkają na terenie akademii. To jest miejsce przewidziane dla dzieci, które mieszkają nie wiem, 100, 200, 300 kilometrów. Czasami też to są dzieci na przykład z dawnych kolonii, z Angolii, Mozambiku, Wysp Zielonego Przylądka.
No, Renato w wieku 13-14 lat mieszkał w domu z rodzicami w swoim środowisku. Jak sam nawet mówi na tym filmie, zdarzały mu się sytuacje, w których nie docierał na trening z różnych powodów. Nawet słyszałem o różnych kłopotach takich wychowawczych i Benfice doszli do wniosku, że tylko szansa na zrobienie z niego piłkarza to jest zabranie go z domu, za zgodą oczywiście rodziców i jego samego, wyrwanie go z jego środowiska i zaprowadzenie go do miejsca, w którym wszyscy będą zorientowani na to, żeby on odniósł sukces. I tak rzeczywiście w wieku 16 lat zrobiono. Może nie, że złamano reguły, ale zrobiono jakiś wyjątek dla niego i dzięki temu dzisiaj jest piłkarzem, który został sprzedany za 35 milionów euro plus bonusy, które mogą sięgać kolejnych 55 milionów, czyli jak Bayern w końcu zapłaci Benfice 80 milionów euro, no to w tej kategorii wiekowej to będzie największy transfer w całej historii świata, także życzę sobie, żebyśmy też potrafili znaleźć takiego Renata Sancheza. No na koniec trzeba to dodać właśnie, że to wszystko się zaczyna tutaj, na takich boiskach właśnie wśród tych młodych ludzi i klub pewnie jest otwarty na wszystkich ewentualnych telewizorów, którzy chcieliby przyjść. Tak, zapraszamy dzieci do Centrum Odkrywania Młodych Talentów, COM 2012, ale też jako organizacja, bo bawimy się z dzieciakami, czy pracujemy z nimi od mniej więcej 5 roku życia do 10. Powyżej tego wieku, tutaj nawet widać, dzieci mają na plecach napisane eskadra, to powyżej tego wieku przekazujemy nasze dzieci do klubu, który wymyśliliśmy, założyliśmy wspólnie z Christianem Miżdalem z KS Talent. Ten klub się nazywa Eskadra i to w eskadrze te nasze dzieciaki kontynuują swoją dalszą karierę. Eskadra ma dużo możliwości też fajnego grania w piłkę, bo gra na poziomie dolnośląskim, w Tramkarzu, w Młodziku. Teraz otwieramy kolejną drużynę juniora młodszego. Także ten zespół się rozwija i dzięki wielu kontaktom z tymi klubami, czy trenerami, którzy pracują w świetnych klubach, to też mamy możliwość grania różnego rodzaju ciekawych sparingów. A też i ciekawi ludzie mogą do nas przyjechać, bo tutaj przyjechali trenerzy do wszystkich bolesławian i mieszkańców okolic. Natomiast co jakiś czas przyjeżdżają wyłącznie do nas na ten. A też nie tylko ci, ale w przyszłym roku, to też teraz w czasie tego pobytu w Benfice dogrywaliśmy. Czeka nas jeszcze wizyta w Zagrzebiu, ale na 99% w dniach 27-28 maja przyjadą trenerzy z Portugalii, przyjadą trenerzy z Chorwacji, przyjadą trenerzy z Wysp Brytyjskich i popracują też z naszymi dzieciakami. Zobaczymy, być może uda się zrobić coś jeszcze w formie konferencji szkoleniowej, żeby inni trenerzy z Polski mogli przyjechać i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda ta myśl szkoleniowa, czy chorwacka, czy brytyjska, czy portugalska. Zatem czekamy na kolejne działania KOMT-u i CCC, które będziemy pokazywać, a po to, żeby właśnie bolesławianie też chętnie przychodzili do tych klubów. Piłkę, tak? My jesteśmy w piłce, trzeba tak powiedzieć, zakochani. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział, że wszyscy jesteśmy lekko chorzy. To jest taka przyjemna choroba, której lubimy mieć tego typu kłopoty, jak spędzanie czasu na wolnym powietrzu, jak rzadkie bywanie w domu, jak praca z dziećmi, jak jakieś wyjazdy i tak dalej. To jest coś, co jest rzeczywiście dla nie każdego dorosłego człowieka, bo wielu ludzi lubi pracować od do. Tutaj jest wiele rzeczy, które trzeba samodzielnie wykreować, przygotować. Też nie ma co ukrywać, że nie funkcjonujemy na takich obiektach jak obiekty, o Benfice już nie wspomnę, ale czy już obiekty brytyjskie, czy Dinama Zagrzeb, ale nawet takie topowe tutaj w Polsce. Zawsze mamy trochę trudniej. Wiadomo, że równe boiska są potrzebne do tego. Infrastruktura w Bolesławcu piłkarska na dzisiaj jest taka sobie. Ja wierzę w to, że po inwestycjach w baseny, w różnego rodzaju inne sportowe dyscypliny, że przyjdzie czas też na piłkę nożną, czy tutaj, czy ośrodek na Rajskiej, czy wiem, że jest pomysł zmiany na stadionie miejskim w Bolesławcu, że taką infrastrukturę stworzymy. Jeżeli potem do tego dołoży się jeszcze odpowiednie inwestycje finansowe w ludzi, to mi się wydaje, że w ciągu 10-20 lat spokojnie możemy powiedzieć, że gwarantujemy, że stąd będą wychodziły dzieci, które będą trafiały do piłki, którą, ja mówię, że poważna wtedy jest, kiedy włączasz telewizor i widzisz się w nim. W tym telewizorze jesteś, znaczy, że jesteś poważnym piłkarzem. Wszystko poniżej to jest zabawa. Zatem czekamy na to. Ja dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękuję bardzo.